Cześć, witamy Was prosto z nadzamarzniętego jeziora Krążno, na którym odbędą się pierwsze eliminacje Karpiowego Pucharu 2024. Wraz z Mateuszem opowiemy Wam kilka słów na temat tego jeziora. Powierzchnia jeziora to około 16 hektarów lustra wody. Maksymalna głębokość to około 18-19 metrów głębokości. Do dyspozycji łowiących tutaj jest 15 stanowisk dwuosobowych, bardzo przestronnych, utwardzonych. Możemy dojechać samochodem pod same lustro wody. Na każdym stanowisku spokojnie zaparkujemy przyczepą kempingową, bądź postawimy dwa duże namioty, także stanowiska są bardzo obszerne i komfortowe. Na łowisku dostępnych jest kilka toalet przenośnych. Oprócz tego możemy zamówić jedzenie na stanowisko z miejscowości Bytów. Jest kilka restauracji, bądź kebabu, bądź pizzę. Sklep w miejscowości Studzienice, około 3 km od łowiska, także w ciągu 5 minut jesteśmy w stanie dojechać do sklepów, które są zaopatrzone praktycznie we wszystko, artykuły spożywcze czy chemiczne, które są potrzebne. Na stanowiskach nie ma domków ani prądu, natomiast prąd ogólnodostępny dla wszystkich łowiących jest w domku gospodarczym pomiędzy stanowiskami 0 a 1. Można sobie tam bez problemu podładować czy powerbanka, czy baterie do łódki, czy cokolwiek, jest to opcja bezpłatna. Śmieci także organizator Karpiowego Pucharu 2024 podjął się po każdej eliminacji oraz w wielkim finale zabierania, zabezpieczania, wywozu śmieci, także nie zabierać ich ze sobą, jest to dodatkowa opcja. Natomiast miejsce na losowanie i catering także pomiędzy stanowiskiem 0 a 1, bardzo fajny, duży plac, gdzie odbędzie się całe losowanie oraz inauguracja zawodów. Znajdujemy się przed domkiem gospodarza, który znajduje się nad jeziorem Krążno. W środku mamy toaletę, mamy prysznic, małą lodówkę oraz taką kuchenkę, w której możecie sobie przygotować posiłek. Także podczas trwania zawodów, podczas trwania eliminacji śmiało możecie z tego korzystać. Prysznic jest na monety, wrzucamy monetę, 5 zł, 5 minut i korzystacie z prysznica. Także jedno z udogodnień nad jeziorem Krążno. Z tej strony znajduje się dodatkowy smaczek na tym jeziorze, czyli podwodna wyspa, do której dostęp mają cztery stanowiska, 0, 1, 2 oraz 3. Wyspa, jej wierzchołek dochodzi do około 1 metra poniżej lustra wody, a zaczyna się już to wzniesienie od około 6-7 metrów głębokości. Także bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsce dla żerowania ryb, czy na wiosnę, czy też w sezonie. I praktycznie, można powiedzieć potocznie, bankówka. Jeśli chodzi o populację karpia w jeziorze Krążno, szacuje się ją na około 1000-1200 sztuk, aczkolwiek jest ciężka do oszacowania ze względu na regularne zarybienie przez właściciela karpiem w przedziale 10-14 kg, ale także większymi pojedynczymi rodzynkami. Oprócz pięknych karpi pływają tu także piękne sumy oraz rekordowe okazy szczupaka. Jeśli chodzi o największe tutaj ryby i takie najbardziej pożądane przez przyjeżdżających tutaj, wyróżniamy ich co najmniej 5. Rekordowa ryba, aktualny rekord łowiska to ryba o imieniu delfin. Ma masę ponad 30 kg. Oprócz tego przepiękne ryby ołówek, który oscyluje gdzieś w granicach 26-28 kg. Ryba pudzian, tuczek oraz dziadek. Gorąco zachęcamy Was do odwiedzin jeziora Krążno, na którym bardzo często zdarza się, że podczas intensywnego żerowania ryb jesteście w stanie kilkukrotnie pobić swojego pebeka. Gorąco również zachęcamy przede wszystkim do udziału w Karpiowym Pucharze 2024. Do zobaczenia. CarpCup 2024.